Twój film będzie pierwszym filmem powstałym w studiu Wajdy. Co to będzie za projekt? Ten projekt w ogóle powstał w 2007 roku, też w szkole Wajdy, jako projekt w program unijny ECRA. Wtedy to było Sound Treatment. Pracowaliśmy to nad tym przez rok na różne sceny i od tamtego czasu, to znaczy ostatnie 3 lata, pracuję nad scenariuszem. Znalazłam producenta w Irlandii i od tego prosiłam szkołę Wajdy, teraz Studio Wajdy, czy Wajdy Studio, czy oni by chcieli współpracować i oni się zgodzili. I strasznie się cieszę z tego, bo to jest taki dla mnie naturalny krok dalej z tym wszystkim. Sam scenariusz to trudno jest dla mnie w słowach powiedzieć, o czym jest ten film, bo mogłem tłumaczyć, powiedzieć wam wątek, co się dzieje, ale myślę, że powiem inaczej troszeczkę, że skrót tego filmu jest po prostu, że takie hasło dla mnie to jest, że coś musi się skończyć w nasze życie, żeby coś nowego się zaczęło. I w tym filmie chciałabym, żeby coś nowego, co się zaczęło, to było na dobre. I w tym przypadku, w tym filmie, co się skończy, to jest życie człowieka. Umiera żona głównego bohatera i on po prostu uciekł od tego śmierci, uciekł od tego uczucia winności, bo ma z różnych powodów, on się czuje, że to jest jego winny. I on uciekł do innego świata, gdzie jest totalny sam w takim obcym miejscu i zaczyna zwolnić, bo on był bardzo pracowity człowiek, który miał duży sukces i nigdy nie zabrał chwilę, momencie spokoju, żeby popatrzeć na świat i popatrzeć, jak tak naprawdę wszystko może być tak proste i nie tak materialne, jak on sobie marzył w życiu. No i główny wątek tego filmu jest też to, że on po śmierci jego żony, on jest zmuszony do kontaktu z jego córką jeszcze raz, które mają bardzo napięte sytuacje. I on też z tym nie zda rady i też dlatego ucieka. Ale ich samotne, powiedzmy, żałoby, mimo że żałoby to jest dosyć pesymistyczne słowo, te żałoby szukałam w tym, szczególnie jego podróż, szukałam jakiś sposób, żeby to było jak najbardziej pozytywne. W twoim poprzednim filmie, Jak to jest być moją matką, też jest ten temat rodzinny, prawda? Układania sobie nie wiem, życia poprzez rodzinę. Czy to, że największe prawdopodobnie jakieś tam problemy człowieka biorą się z rodziny? Czy tak też tak myślisz? Znaczy dla mnie, robiąc filmy teraz, w tym momencie w moim życiu, to najważniejsze dla mnie właśnie są sprawy rodzinne, sprawa między ludźmi, dosyć prosty, ale tak naprawdę bardziej skomplikowany i jest mi bardzo blisko i o tym chcę mówić i uważam, że umiem o tym mówić. Wydaje mi się, że skoro mam taką bliskość niektórych tematów i nie chodzi mi o to, że mam taki właśnie sytuację w moim życiu, bo nie mam, ale z obserwacji, znając innych ludzi, inne sytuacje, to są rzeczy, o których bym chciała rozmawiać. I tak samo jest w tym właśnie z tym filmem, że to jest dla mnie ten silniejszy wątek czy pomysł w tym wszystkim jest właśnie rodziny i właśnie zawsze chcę znaleźć jakiś tam, nie chcę nigdy zamknąć książkę, ale zawsze chcę, żeby pod koniec jest jakoś tam po prostu nadzieję, że no może im się udało krok do przodu. Czy możesz zdradzić może obsadę, tytuł filmu? Znaczy z obsadą mogę zdradzić, jeśli chodzi o główny bohater, to wiemy na 100% to będzie Jan Fritsch. Cieszę się z tego powodu, bo ten rol jest trudny, to jest bardzo trudna rola i taki człowiek, mężczyzna w wieku, właśnie w wieku podobny do Jan Fritsch i uważam, że on przez dyskusję z nim czuje, że on czuje
tego człowieka i że możemy, może to być ciekawa współpraca. Irlandzki obsada główny, bo są, ten film będzie i po polsku, i po angielsku. Więc jak są bohaterów są w Polsce, to będą mówić po polsku. Mm-hmm. A jak mają jakiś dialog z Irlandczykami, to oni będą musieli po angielsku. Więc to też ma jakieś tam inne warstwy i też inne problemy związane z tym, ale jestem, wierzę w tym, że damy radę, mam nadzieję. Podobno Irlandczycy i Polacy są podobni, słyszałam. No ja już tu siedzę 12 lat, więc coś w tym musi być. A kiedy zaczynacie zdjęcia? Zdjęcie mamy nadzieję, znaczy chyba na pewno zaczynamy na sam początek sierpnia, mhm. i będą trwać 6 tygodni do połowy września. Za tydzień jedziemy do Krakowa, mamy nadzieję, że będziemy zamknąć właśnie wybór obiekty. Tak samo w Irlandii pojutrze jadę i zamykamy tam. Wszystko bardzo szybko teraz się dzieje i to jest dosyć przerażające. Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć film? To znaczy, jeśli skończymy zdjęcie w połowie września, to wydaje mi się, że film powinno być skończony jakoś pod koniec lutego. I jeśli chodzi o jak to będzie z pokaz filmów w Polsce, to bez film będą dystrybutowali tego filmu w tym kraju. A dalej, jeśli chodzi o dystrybucję poza, to nie wiem. Jeszcze nie wiadomo.